kto myślał w ogóle, że przeżyjemy, to był jeszcze jeden krok, duży czy mały, w tej walce, żeby przeżyć to wszystko. Kazik Ratajzer, żydowski chłopak z warszawskiego Czerniakowa, swoją pierwszą wielką akcję przeprowadził mając 17 lat. Zorganizował wtedy wyjście z płonącego po powstaniu getta warszawskiego grupy swoich przyjaciół, ostatnich żołnierzy żydowskiej organizacji bojowej. Potem walczył w powstaniu warszawskim, a po wojnie brał udział w operacji Mściciele. Razem z ocalałymi z zagłady Żydami chciał w odwecie za Holokaust wymordować 6 milionów Niemców. Można się oprzeć nawet na naszym powstaniu tym, że nie przygotowali żadnej ucieczki z powrotem. Było wszystko budowane na to, na pewną śmierć. Kazik Ratajzer był w sytuacjach, w których człowiek nie ma prawa przetrwać. Przetrwał dlatego, że działał dla i wspólnie z przyjaciółmi. To jest nie do uwierzenia, nie do uwierzenia. Sam jak ja dzisiaj opowiadam wam, to możecie pomyśleć, że albo mi się pokręciło w głowie, albo ja wiem, opowiadam wam jakieś historie, które nie mają żadnego sensu.